Na początku jakiego składu będę używał? Jest to Bundesliga z BBVA. No a moi drodzy, jeżeli potrzebujecie coinsów, zapraszam was serdecznie do magiccoins.pl. Oczywiście pewne źródło i najlepsze ceny. A teraz do meczu. Cześć, witajcie, z tej strony Jayku. Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Fantasy Challenge. Kolejna runda, tym razem przeciwko mnie zagra Koza. Siema, siema, siema. Moi drodzy, to jest pierwszy mecz u mnie teraz na kanale, ale oczywiście gramy także rewanż, więc zaraz po tym filmie, jak go obejrzycie, lecicie do kanału Kozy i oglądacie, zostawiacie suba i czekacie na kolejne emocje. Zgadza się, Koza? Zgadzam się w 100%. No widzicie, to jest porozumienie, o to chodzi, a teraz wejdziemy jednak na ścieżkę wojenną, bo jak wiecie, zmierzymy się, czekaj, jakby to... Tak jakby będzie to... chyba najlepiej, ja niebieskie, ty weź te pierwsze. Dobra. Będzie najlepiej. Dobra, ja od razu powiem, że wybieram ustawienia kontrolera, bo będę miał manualny, także teraz zobaczycie u mnie, bo jako to nagrywam, jak to wszystko zmieniam. Także, ręczne, okej, okay, no to pokazuję wam, że wszystko jest ustawione na ręczne. No i to jest moja druga próba. W poprzedniej nie strzeliłem nic. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej. A ty, kim grasz? Kim grasz dzisiaj? Ja gram dzisiaj Longshot Team, to jest też moje drugie podejście. W poprzednim coś strzeliłeś? Tak, strzeliłem dwa gole, ale tutaj patrząc na ten twój skład, wygląda to dosyć przerażająco, więc zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy, zobaczymy, manualnie polecimy. Ja największe problemy z manualnymi oczywiście mam już przy bramce, tak? Jeszcze te podania przed, po, to jest okej, okay. Ewentualnie w środku pola. Masz kim biegać tutaj, bo Aubameyang i Royce. Jest, to jest racja, Williams, no i Marco Royce. No tu nie to trzeba podawać chyba... No a Müller? O Müllerze nie zapominajmy oczywiście. No tak, ale on nie ma tyle tempa, to jego jeszcze będę miał jak dogonić. Ale on zresztą jest lisem pola karnego, zobaczcie. Trzeba no po prostu o tym pamiętać, ale teraz jest problem. Aubameyang w środku. Uderzenie i to jest rzut rożny. Tylko... Nie! Piątka. Serio? Aj. Tak, to dobra, Mertens, pierwsze uderzenie. Okay, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Troszeczkę tak... Mertens sobie lubi, że ta piłka spada. Widziałem, więc... że ten bramkarz wyszedł, wiesz, do przodu, tak, nie? Bo tak było widać na radarze. No ale tutaj ciężko mieć wpływ na to, jak się ten strzał ułoży z takiej odległości. O shit. No tak, bo raczej ty nie będziesz podawał. To jest niegłupi pomysł, żeby... No! Royce! Nie! Jak długo tam ma w tym polu karnym biegać? Nie wiem, to było takie w stylu Robena trochę. Boże, Hernanes, dawaj. No nie, no nie, no nie, no nie, stary, no co ty robisz? Bardzo, bardzo dobrze, dzięki Koza za pomoc. Spoko, rozliczymy się po odcinku, nie? To tam. Okej, spoko, spoko. Za licencję na nagrywanie FIFA. Ja, te strzały. O Boże. No nie. Więc może sprzed pola kar... To chyba jeszcze było sprzed, a szkoda. Ale że... przynajmniej wiesz, celnie. Panowie. Dobrze, dobrze, naciskajcie. Nie! 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 Jak mi to wyciągnął spod nóg? Nie! Jovetic z dystansu, lewa noga! Aj! Ej, spokojnie, spokojnie, kontrolował bramkarz piłkę wzrokiem. Może trzeba puszczać po prostu analog i strzelać, może to jest jakiś pomysł! Właśnie dlatego go wybrałem, właśnie dlatego go wybrałem, bo ma niesamowite zdolności bronienia longshotów. Moim nie, no nos trenera, oczywiście nos trenera, przeczuwałeś wszystko. Nie, znaczy zawsze wybieram go do składów BBVA, przynajmniej bardzo często. Ja zawsze za to do Serie A biorę Perina, bo on jest mega OP, mimo że jest dosyć niski. Ja nie lubię tego u bramkarzy, bo to jednak wzrost się przydaje, ale on takie rzeczy robi, że to jest... No, Dybala, Dybala. Co chcesz zrobić? Co chcesz zrobić? No, no, no idę stąd, wyjdź, no co mogę wyjdź zrobić? Wyjdź sobie z tego pola karnego. Ale może coś z tego... Nie, 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 co nie. Ja... Że na początku przez pierwsze 15 minut jakoś mi jeszcze szło. A potem zupełnie tracisz czucie gry, jak gdyby. A potem nic nie, mi się nie wychodzi już. Tak, koniec pierwszej połowy. No i muszę powiedzieć, że na razie twoje statystyki wyglądają lepiej, ale może raz się urwę, może raz wyjdzie. No właśnie, no ja się urwać nie mogę, potem będę musiał znowu zawracać, więc mam ograniczony. No właśnie, jak się uwierz pod pole karne albo w polu karnym, to już cofamy, cofamy. Ale tak to nie jest. Się zamknę na chwilę. Nie! Jezus, no przecież... A, dobra, spalony i tak był. Dobra, dawaj, Mertens! Mertens! Yeah. Dries, to jest bestia po prostu. To no jest i bestia. Ten, którego tak strasznie lubię, niestety wygląda też na to, że Mertens może mnie pogrążyć. Mertens? Panowie, ale czemu tak obrona się rozeszła? Mertens? O Jezus Maria, co to było? To jest, wiesz... Ej, dlaczego nie mam włączonego nawet ofensywnego, a patrz jak mi obrona została z tyłu, znaczy z przodu. Co? Ej, tobie też tak cofnęło kamerę? Znaczy, ja w ogóle nie widziałem tego, że ta piłka wpadła, byłem pewny, że to jest obok, nie? Ja i też szukałem wzrokiem. O kurde.
Jak to wkręcił w takim razie? Ja wale. Znaczy tak to mniej więcej miało iść, ale się nie spodziewałem, że to się uda, nie? Bo to w tej FIFA rzadko takie wchodzą. What? No nic, koniec. Gratulacje, 2-0, no niestety moja kolejna porażka w tym sezonie, no to jest druga pod rząd teraz. No nie wygląda to dobrze, słuchajcie, nie wygląda to dobrze. Tobie z tego co wiem dobrze idzie, więc no ja jestem zadowolony, bo jestem chyba jeszcze jedyny niepokonany, podobno, więc... No, także gratulacje. No i co moi drodzy, lećcie teraz do Kozy, bo ja tam mam zamiar zabrać rewanż. Jak pójdzie, nie mam pojęcia, ale życzcie mi powodzenia. Dzięki wam za uwagę, dzięki ci Koza za grę. Dziękuję. I do usłyszenia kolejnym razem.